Cześć kochani, witam Was na vlogu. Przyjechał do mnie nasz widz, w sumie to już kolega dobry. O, Mateusz. Hej. No i co, przyjechaliśmy do Kielc, ja się tak śpieszyłam, tak bardzo się cieszyłam, że przyjeżdża, że po prostu zatrzasnął mi się samochód, pozostawiłam kluczyki w stacyjce i teraz Pan mnie tu ratuje, więc mam nadzieję, że odzyskam kluczyki. No. Myśli pan, że się uda? No tak to jest właśnie. Wcisnęłam plameczkę, tak się śpieszyłam, fajnie wszystko. No właśnie, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł też. No, ale w ogóle kochani, Mateusz jest taki wysoki. Wow. Bardzo. I ty masz prawie 2 metry. Nie no, 1,79 m. No, ale no to... Ale ty tak bardzo dużo. Jak ktoś z Was potrzebuje właśnie takiej pomocy, jak ja, albo chcecie na przykład kupić jakieś akcesoria fajne, czy dorobić sobie klucze, to właśnie na Sienkiewicza ten sklep jest świetny. Pan jest tak pomocny. No, darował mi tą płatność. Oj, ale powiem Wam, że za taką usługę musiałabym zapłacić i to... No... Dosyć sporo, także jeśli jesteście stąd z okolic, to wpadajcie, bo naprawdę świetny sklep. Fajne są też case'y, czy na przykład te case'y, ale też szkiełka na telefon. Tu w ogóle wszystko jest w tym sklepie tak naprawdę. Tu mamy też jakieś fajne uchwyty na telefon, na przykład jak jeździcie samochodem i żeby było po prostu bezpiecznie. No, także... My z Mateuszem idziemy sobie trochę pośpiewać. Mateusz będzie śpiewał dzisiaj koncert, swój pierwszy dawał w Kielcach. No, także jeszcze wejdę, jeszcze raz panu podziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu bardzo. Proszę, proszę. Proszę, to można jeszcze na Google jakąś opinię. Na pewno dam. Dziękuję, do widzenia. Ja idę teraz po kawę dla mnie i dla Mateusza. Chcemy troszkę pośpiewać i zobaczyć, ile uda nam się zebrać na dzisiejszy dzień. I z tego, co uzbieramy, to dzisiaj będziemy po prostu żyć. Taki jest odcinek, dzisiaj coś ciekawszego. Także idę do Żabki po kawkę dla nas. Godzinkę to będziemy na Sienkiewicza i zobaczymy, czy nam się uda przeżyć za to. Dzień dobry. Także dwie kawki robimy. Mateusz też pije taką jak ja, z mleczkiem. Dobra, mam nadzieję, że nie wyleję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Słonecznego dnia, tego Wam życzę. I u nas też jest bardzo słonecznie. I spokojnego dnia, tak, u mnie spokojnie to on się nie zaczął, ale okej, okay. Mateusz tam już czeka sobie, teraz jakbym to wylała, to by było dopiero. Proszę, tylko sprawdź, czy klapka jest dobrze zamknięta. No, spokojnego dnia, kochani. Także, kochani, udało nam się uzbierać już... Moja matematyka, różnie z nią bywa, natomiast mamy tak, 40, 50, tu już mamy 60, pamiętaj Mateusz, 70, 72 zł i 70 groszy. Jest dobrze, ale jeszcze godzina nie minęła, to zagadaliśmy się z takim chłopakiem bardzo sympatycznym, który też śpiewa. No, bardzo pozdrawiamy jako Pozdrawiamy Cieplutko z Gdańska. Może się umówimy tam, żeby się spotkać muzycznie. Proszę już sobie nie wyobrażać, nie wiadomo czego. Ma dziewczynę, także muzycznie. Ale śpiewał od serducha, co? Tak, zaśpiewał nam kawałek, tak, to naprawdę. Tak, delikatnie, ale mi to trochę przypominało tego Kamila. No, Kamila Bednarka. Tak, troszeczkę Sobla gdzieś tam, troszeczkę. Ale tak. Dobra, śpiewam dalej. Mamy... Na jedzenie mamy? Kurde. Nie, ogólnie mamy pieniądze, tylko że po prostu chcemy zobaczyć, czy się uda. Czy się uda przeżyć za to.
No, nie będziemy szli do pięciogwiazdkowej restauracji. Naszą nie pięcio... no, oczywiście idziemy kupić iPhone'y, po tym sobie nowe. No, no, tak, bo po tym można kupić no. po jednym dniu. Natomiast chciałam powiedzieć, że idziemy do sześciogwiazdkowej restauracji, do... Gdzie? Do Maka. Pewnie tak, bo ty lubisz, nie? Tak. Ja też bym chętnie dzisiaj poszła i specjalnie czekałam na tą okazję, żeby przyjechał Mateusz, żeby był argument pójścia tam. Więc dzisiaj jest. Dzisiaj dyspensa. Dzisiaj dyspensa. Tak, dobra, śpiewam dalej. Te, na które czekamy, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są tylko te dni, te, na które czekamy. Pewnie znamy ktoś, kto miał dom i sad. I szukaj mnie tu, dziś mi nie będzie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Uciekałam zawsze gdzieś. To, co było smutne, nie znajdę większej mocy. Zagłuszałam własny lęk, żeby ty byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad ranem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych smutek, lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. La 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 la, la 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 la, la 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 la. A wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Wszystko to, co miał... Jezu, Ewa, co ty mi tu ugotowałaś? Kiedy? Podszkoliłam się specjalnie, poszłam na specjalny kurs. I tutaj mamy, proszę Państwa, pyszne fryteczki. Zobaczcie, jak pokroiłam cieniutko, fajnie. O 4 rano kroiłam. Ziemniaki wykopałam z pola. I tutaj mamy wieśmaka z mięskiem, z serem. Ser specjalnie z Włoch zamówiony. Pomidory z własnego ogrodu. Sałata, cebula. Przepyszne. Potwierdzam, pyszne. Przepisów nie dam. Bo to po prostu jest sekret. To jest sekret. Tajny sekret. Jeszcze do tego, żeby było zdrowo, kola zero. O, zerują się kalorie po prostu po tym. Tak, po tym się zerują. No. Jechaliśmy teraz z Mateuszem po tym wybornym obiedzie na kręgle i idziemy za darmo na kręgle. Ale już byłam tam z rodzicami, bardzo fajnie było, więc znowu tam pójdziemy sobie troszkę pograć. A w środę jest tak, że od godziny druga godzina jest za darmo. Ciężko mi Mateusz jest bardzo wysoki. Że przyszliśmy na bardzo fajną kręgielnię w Galerii Echo. Tam w sumie nie byliśmy na godzinę umówieni, ale pewnie nas poznają, nie? Dobra, dawaj Mateusz. Patrzcie, kochani. To się wytnie. Idealna kula. Waga kuli jest taka, że po prostu... No. Tak, na pewno. Idealna kula pod was jest taka, że ciężar jaj równa się 10% waszej masy. Zrozumieliście? Thank you.
Mateusz jest po kursach. A jak teraz zbiję wszystkie, to przejmuję ten kanał. Dobrze, jak zbijesz wszystkie, przejmujesz kanał, jasne. O, moje serce. Na chwilę się zatrzymało. Ale wiesz co, ty umiesz w takie trafiać, mimo wszystko. Bo ja w takie pojedyncze albo w dwa to nie potrafię. No ja jakoś tak czasem. Zaraz twoja kolej. Okej. Okay. 8 punktami wygrywam, zobaczymy co to z tego będzie. Czasami się człowiek cieszy. Im więcej się gra, tym lepiej się rzuca, nie? O, tutaj. To na paznokcie muszę uważać. Żeby mi paznokcie nie poleciały do góry. Ale na tydzień mam kosmetyczkę. Okej. Okay. Takich to ciężko wbijać. Bo tak jeszcze wcześniej godzina, teraz pół godziny, to jest 105 zł. Tak? Tak. No to 105 zł. Cześć. Hej, robię zdjęcie. Jasne, pewnie. Sobie idziemy z Mateuszem na pączki, które są na siekiewce. To są przepyszne pączki. One są z białą czekoladą, z nutellą. Jest też chyba Oreo. Jest po prostu... Jest, tak, na bogato jest. Także... Kurczę, naprawdę mi ciężko, ale może zrobię tak. O! Także są bardzo dobre i Mateusz, koniecznie musisz spróbować. Muszę, nie możemy ich znaleźć coś. No nie, jeszcze dalej. W dobrym kierunku idziemy na 100%. Kochani, są właśnie takie chłopaki. Jak nie ma pistacjowego, to biorę Nutellę. Zobacz. I teraz mam problem. Który wziąć? Który ty bierzesz? Ja chyba biorę pistację. Pistację? Właśnie ja też tak planowałam pistację, ale ja nie wiem. Wszystkie bym wzięła. No. Malinkowa chmurka. O, wow. No chyba, że no nie wiem. O, Jezu, te kulki są dobre też. Mamy z pistacją. Nie wiem, czy to widać, a to trzeba ugryźć i zobaczyć wtedy. Idziemy do parku, czy tu siadamy i dopiero do parku? Do parku, ale ja nie wiem, czy wytrzymam do parku z tym pączkiem. Przepyszne, jak jesteście gdzieś tutaj blisko, koniecznie musicie wpaść, to nie jest reklama, ale to jest wart polecenia. To jest pączkarnia tradycyjna, dobre nadzienie, od 1979 roku. Istnieje, chyba, tak jest tu napisane, ale... Pachnie wybornie. Ja się zastanawiałam między Nutellą a białą czekoladą, ale w końcu tak ta pistacja jest taka ostatnio znana nam. W Rzymie też były croissanty pyszne. Więc cinamy. Pewnie smaka niektórym narobimy, co? To jest najgorsze. Bardzo mi przykro. Chętnie bym się podzieliła. Idziemy sobie w takie piękne miejsce, żeby zjeść pączki. To jest tak ładnie. Jestem tyle razy tutaj, ale nigdy jakoś nie miałam okazji przyjść sobie do tego parku. Pięknie. O, przepraszam, Mateusz, tak chodzę. Boże, jak to jest pięknie, co? Jak ci się podoba? Jak w Nowym Jorku, nie? W tym... Tak, tak to wygląda. A może tam w cieniu? Boże, jak to jest ślicznie. Ej, ale jest urocze to miejsce. Ja nawet sobie nie zdawałam sprawy.
próbę robimy w tym pięknym, uroczym miejscu. Ponczusia, jest on z pistacją. Próbujemy. No kupasz się do nadzienia? Nie, jeszcze nie, ale już jest pyszne. No. On pewnie gdzieś będzie na końcu. Nadal nie widzę. Masz? Oszukał do nas. Ale jest przepyszne. Pyszne nawet samo ciasto jest, nie? Jezu. Pomału widzę. Nie wiem, jak się dokopać. O mój Boże, Mateusz. Pyszne, co? Jesteśmy teraz przy dworcu głównym w Kielcach, bo Mateusz odjeżdża niestety, ale przyjedzie na pewno. Nie, Mateusz? Ale ładne Kielce są, nie? Tak. Nico Sienkiewicza naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Proszę powtórzyć, że co? Nico Sienkiewicza zrobiła na mnie duże wrażenie. A widzisz, a następnym razem właśnie musimy jeszcze na tą kadzielnię. Widzisz, zapomniałam o tej kadzielni dzisiaj, a mówiłam o niej. Tak, jeszcze... Jeszcze dużo. Central Park. No tak, właśnie. Dużo jest pięknych miejsc. I teraz, o jest twój. 18.21 z... Pierwszy peron, to super. Kielce główne, jest pierwszy peron. To stąd, tak? A tor? Nie. A tak. Stąd jakoś? Fajnie. Tam są jakieś ławeczki? Nie ma. Nie ma. Fajnie, że jadę. Fajnie, cieszysz się, koniec już. Masz mnie dosyć. Wtedy już przyjechał pociąg Mateusza. No, ale Mateusz, przyjedziesz niedługo. Albo ja. Dogadamy się. Prowadziłam Mateusza, niestety już pojechał, a mi teraz tak smutno. W ogóle poznaliśmy się jakieś parę lat temu, chyba 2 lata temu i dopiero teraz mieliśmy okazję się spotkać. Strasznie miły Mateusz, jeśli to oglądasz, że przyjechałeś. Bardzo Ci dziękuję. Jesteś naprawdę bardzo fajnym chłopakiem, wrażliwym, ciepłym i po prostu bardzo miło było mi Cię poznać. I oczywiście jeszcze się spotkamy nieraz. Jadę do domciu, kochani, bo jeszcze chcę zrobić sobie trening. Ale było fajnie. Tak szybko zleciało, naprawdę. To niesamowite. Ale powiem Wam, że przyjaźnie internetowe, to wszystko jest możliwe.